Psalm 15, który rozważamy, bazuje na wielkiej tęsknocie za przebywaniem w domu Pana, na zamieszkaniu w Jego przybytku, na Jego świętej górze. Wszyscy ludzie gdzieś mamy to doświadczenie, że szukamy swojego miejsca. Szukamy miejsca, gdzie możemy spędzić nasze życie, żyć cicho i spokojnie pośród tego świata, jak modli się Kościół w Wielki Piątek. I wszyscy też mamy to doświadczenie, że sami nie bardzo potrafimy zbudować nasz dom i nasz świat tak, żeby był bezpieczny. Że gdzieś zawsze on nawala, że tu jest jakaś słabość, tam jest jakaś słabość, że w pewnym sensie nie jesteśmy dobrymi architektami, że nie potrafimy tak zbudować naszego domu, żebyśmy byli w nim szczęśliwi. Dlatego szczęśliwy jest ten, kto przebywa w domu Pana. Szczęśliwy jest ten, kto mieszka na Jego świętej górze, bo to jest miejsce, które jest niezachwiane. I ta tęsknota za światem uporządkowanym, za światem, który naprawdę jest dobry, jest tęsknotą za pokojem, za sprawiedliwością, za radością i wszyscy gdzieś to w sercu nosimy. I psalmista z tej tęsknoty wyprowadza drogę do jej zaspokojenia. Stawia pytanie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku, kto zamieszka na Twojej górze świętej. I potem mówi o bardzo prostych sprawach, o umiłowaniu sprawiedliwości, o nieczynieniu bliźniemu nic złego, o niegłoszeniu językiem żadnych oszczerstw przeciwko bliźniemu, o nieubliżaniu drugiemu człowiekowi, o uszanowaniu człowieka pobożnego, a czasami nawet o dotrzymaniu przysięgi, obietnicy, która była dla nas niekorzystna. A zatem to wielkie szczęście, ten wielki pokój naszego życia budujemy przez bardzo drobne, codzienne sprawy. Po prostu uszanowanie drugiego człowieka, czuwanie nad językiem, pilnowanie własnego serca. I tego rodzaju rzeczy pomału, pomału budują Bogu gmach, w którym my będziemy mogli zamieszkać. Bo tak naprawdę miejscem przebywania człowieka nie jest nasz świat, ale jest miejsce przebywania Boga. Jesteśmy Jego domownikami. Dlatego tylko i wyłącznie wtedy troszczymy się naprawdę o nasz los, budując sobie wieczne mieszkanie, kiedy pozwalamy, żeby to Bóg kierował naszą codziennością, żeby to Jego dobroć i żeby Jego miłość wyrażała się w tym, co małe i ludzkie, ale codzienne.